Also ich muss sagen, ich bin heute sehr überrascht. Ich habe gedacht, schlechter als die letzte Woche kann man gar nicht mehr spielen. Jestem dzisiaj bardzo zaskoczony, bo wydawało mi się po poprzednim meczu, tak jak rozmawialiśmy po meczu z Pogonią, że nie da się zagrać gorzej niż w tamtym meczu. Okazało się, że tak. Aber wir haben es geschafft, heute noch schlechter zu spielen als die letzte Woche. Okazało się, że potrafimy jeszcze pokazać się z gorszej strony i gorzej zagrać na boisku niż w ostatnim tygodniu. Wenn ich alleine das Bild meiner Mannschaft sehe, dass ein Radin nach 2,5 Monaten Verletzung reinkommt, der eigentlich nicht länger als wie eine halbe Stunde Kraft hat, noch der beste Mann am Platz war. Tak naprawdę moim zdaniem prywatnym, jeśli miałbym spojrzeć na cały zespół dzisiejszy, to Radin, który 2,5 miesiąca praktycznie leczył swój uraz, dzisiaj po swoim występie na boisku potrafił być według mnie chyba najlepszą osobą, która zaprezentowała się w Koronie Kielce. Da muss sich vielleicht der eine oder andere Spieler auch mal hinterfragen, wie kann das sein? Po takim czymś muszę w takim razie zapytać swoich zawodników, jak to jest możliwe. Ich glaube, ich habe viel zu lange an manchen Spielern festgehalten, aber die Zeit wird jetzt vorbei sein. Wydaje mi się, że możliwe, że do niektórych piłkarzy zbytnio się przyzwyczaiłem i zbyt długo ich trzymałem tutaj w tych pozycjach, na których występowali, ale ten czas dobiegł końca. Sonst gratuliere ich Gornik zum Sieg, war verdient, wir hatten kaum eine Chance, daher Gratulation an Gornik und ihren Trainer. Chciałbym pogratulować Górnikowi i trenerowi Górnika, bo to zwycięstwo jest jak najbardziej zasłużone. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli są, bardzo proszę o sygnalizację. Dzień dobry, trenerze. Takie pytanie dwuczłonowe. Przyzna pan rację, że to już jest bardzo duży kryzys korony i czy ma trener pomysł na to, jak z tego kryzysu wyjść, bo to już nie są błędy wynikające z jakiejś tam sytuacji, która pojawia się w meczu, tylko powtarzają się jakby te same rzeczy i z powodu tych samych rzeczy przegrywamy znowu po raz kolejny, już znajdujemy się tak naprawdę w trudnej sytuacji. Jetzt kommen zwei Fragen. Erste ist, ob das ist jetzt momentan wegen seiner Meinung eine riesengroße Krise bei unserer Mannschaft und zweite, ob haben Sie eine Idee zum Fixieren des, was haben wir jetzt falsch gemacht, wer jedes Match, wir machen dieselbe Fehler und wir verlieren wegen dieselben Fehler die Matches. Das ist richtig, wir haben auf die erste Frage, das ist richtig, wir haben eine Situation, die wir bis jetzt noch nicht gehabt haben, in den letzten 2,5 Jahren. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to można się zgodzić, że w historii trenera tutaj, jak w Koronie Kielce trenuje, od 2,5 roku praktycznie nie było jeszcze takiej sytuacji, jak na dzień dzisiejszy. Und die zweite Frage, ich denke, dass wir noch Spieler haben, die noch nicht leider im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, die das Bild dieser Mannschaft verändern kann. Ale wydaje mi się, jeśli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, że mamy jeszcze w kadrze zawodników, którzy nie są do końca jeszcze dyspozycyjni w takiej formie, jakich bym ich potrzebował, natomiast oni według mnie będą w stanie odwrócić ten wyraz tej drużyny, która się prezentuje w tym momencie na boisku. Und, ich habe natürlich auch schon nicht heute und nicht gestern, schon vor 4-5 Wochen auch mit dem Verein gesprochen, dass wir uns auf 2 Positionen einfach noch verstärken müssen. Rozmawiałem jeszcze tutaj, jeśli chodzi o całą drużynę, że tak z 4-5 tygodni do tyłu jakby, że potrzebujemy jeszcze tak naprawdę 2 wzmocnień na 2 pozycjach. Aber bisher konnten wir nicht diese Spieler finden, die uns auch weiterbringen. Ale do tej pory nie byliśmy w stanie znaleźć takich piłkarzy, których my byśmy zaakceptowali, żeby nam pomogli dalej tutaj w walce i w lepszych efektach. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jak tak dalej grać będziecie, w pierwszej lidze się znajdziecie, tak krzyczeli kibice Korony. Po końcowym gwizdku chciałem się zapytać trenera, czy podziela tą opinię, czy jeszcze to za wcześnie, żeby jakby być na alert, tak?
letzte Pfiff, dass wenn wir spielen das weiter so wie das, wir fangen an zum in erster Liga zum Spiel. Haben Sie auch recht, ist normal. Wenn wir so spielen, wie wir heute gespielt haben, ist klar, dass die Liga zu halten schwer ist. Wie gesagt, ich habe heute zwei Spieler auf dem Platz gesehen, das war einmal mit Jubrowski und einmal mit Radin, die wirklich präsent waren. Aber alles andere war für mich eine Enttäuschung. Tak naprawdę trener zgadza się tutaj z tym, co skandowali kibice, bo nie można się dziwić po takim meczu, żeby oni inaczej reagowali. Natomiast dla trenera w tym momencie na boisku, w dzisiejszym meczu, oprócz Radina i Żubrowskiego, ciężko znaleźć piłkarzy, którzy tak naprawdę dali z siebie 100%, tak jak trener oczekiwał. Unabhängig, dass wir schlecht gespielt haben, aber wenn ich die drei Tore anschaue, das ist ein Rückblick auf die gesamten Tore, was wir bis jetzt kassiert haben. Das erste Tor. Tak naprawdę najgorsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli patrzymy na te bramki, które dzisiaj straciliśmy, to są takie same bramki, jakie traciliśmy ostatnio w takich samych sytuacjach. Pierwsza bramka. Da muss ein Spieler einfach nur durchziehen und den Ball wegschlagen. Dann passiert nichts. Zweites Tor spielen wir auf Abseits, was wir nie spielen. Und drittes Tor machen wir einen Elfmeter, wo eigentlich nichts Gefährliches war. Tak naprawdę w pierwszej sytuacji jeden z piłkarzy powinien tą piłkę po prostu wybić i wtedy nie byłoby żadnego zagrożenia pod bramką. W drugiej sytuacji graliśmy na spalone, chcieliśmy zagrać tak, żeby spalić przeciwnika, natomiast nie mamy tego normalnie w taktyce, także to nie było zaplanowane i prawdopodobnie to się zemściło. Trzecia sytuacja i rzut karny w takiej sytuacji na boisku, gdzie nie było zagrożenia większego tak naprawdę, to też jest raczej ciężkie do wytłumaczenia. Także chciałbym jeszcze zapytać, wrócić do tego, co trener sam mówił o przywiązaniu się do pewnych nazwisk na zawodników, którzy gdzieś się zawodzą, kogo trener miał na myśli, bo jak popatrzymy na skład, to jednak tych piłkarzy, którzy grali w poprzednich sezonach jest niewielu, a choćby ten Kuba Żubrowski, który gra, no raczej do niego większych zastrzeżeń mieć nie można, więc jakby do kogo trener ma najwięcej mankamentów, jeśli chodzi o ten występ personalnie. Zum welchen Spieler haben Sie welche Spieler hat am schlechtesten heute gespielt? Ja, ich glaube, es geht jetzt hier nicht um schlecht oder gut. Wir waren gesamt schlecht und meine Aufgabe ist jetzt, die richtigen Spieler rauszusuchen, die auch hundertprozentig auf dem Platz marschieren und ein Spiel gewinnen wollen. Das ist jetzt meine Hauptaufgabe für das, was ich auch verantwortlich bin. Und wer jetzt heute schlecht oder gut, das werden wir intern klären. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine Aufgabe, die 11 Spieler zu finden, die für Corona Kielce auf Deutsch gesagt Gras fressen. Tak naprawdę w tym momencie możemy powiedzieć to, że taką analizę będziemy prowadzić wewnątrz szatniowo, natomiast tak trener twierdzi, że jako zespół cały byliśmy dzisiaj w bardzo słabej dyspozycji na boisku i to jest jego zadanie, aby teraz tą jedenastkę wyklarować z tych zawodników, których ma w kadrze i na tym się będzie skupiał, jeśli chodzi tutaj o najbliższy tydzień do czasu meczu z Jagiellonią. Letztendlich stehe ich genauso in der Verantwortung wie die Spieler. Bo tak naprawdę to i trener, i zawodnicy odpowiadają za to, jak wygląda ta gra na boisku. I to jeszcze takie pytanie na koniec, czy w ogóle trener ma jakąś receptę i argumenty uważa, którym dysponuje, że jest w stanie zespół z tego kryzysu wyprowadzić? Haben Sie eine Idee oder Argumenten, das können wir das fixieren gleich zu dem Match mit Jagiellonia vielleicht? Ja, wie gesagt, Ideen sind schon da, aber leider kann ich gewisse Spieler noch nicht von Anfang an spielen lassen, weil sonst müsste ich nach 40 Minuten fünfmal auswechseln. Das ist mein Problem. Dass einfach einige Transfers zu spät gekommen sind und ja, so wie im Fall Radin, 2,5 Monate verletzt. Ja, und da sind mir schon ein bisschen die Hände gebunden. Trener tutaj jak najbardziej ma pomysły, jeśli chodzi tutaj o zmianę i o wypracowanie tutaj takiego uzdrowienia, natomiast problem polega na tym, że jeżeli chciałby tymi zawodnikami grać od pierwszej minuty, to po 45 minutach musiałby dokonać około 5 zmian. Wiążą się z tym takie przypadki, jak tutaj wcześniej wspomnieliśmy Radina, który miał tą kontuzję przez 2,5 miesiąca i to z takimi piłkarzami, jeśli mamy do czynienia, to po prostu musimy sobie radzić tak jak do tej pory.
Aber unser größtes Problem, was ich im Moment sehe, ist einfach unsere Offensive. Egal, ob wir mit einem Stürmer, zwei Stürmer oder mit vier Stürmer stürmen, da ist keiner drin, der eine entscheidende Szene macht, um zumindest Torgefahr auszustrahlen. Tak naprawdę naszym w tym momencie największym problemem jest gra w ofensywie. To nie jest ważne, czy występujemy jednym, dwoma, czy byśmy wystąpili nawet czterema napastnikami. Problem polega na tym, że mamy dużą ciężkość w tym, żeby stworzyć sobie sytuację bramkową albo zagrozić w ogóle bramkarzowi rywali. Aber wie gesagt, das ist meine Aufgabe, die Mannschaft wieder dahin zu bringen, dass wir in den nächsten Wochen und vor allem nach der Länderspielpause dann natürlich auch Punkte holen. Trener chciałby jeszcze raz tylko wspomnieć, że to tak naprawdę w tym momencie to już jest tylko i wyłącznie jego praca, to żeby ten zespół postawić z powrotem na nogi, żeby on w meczu z Jagiellonią już zaczął inaczej wyglądać, a dalej będą jeszcze pracować na pewno na tym w przerwie reprezentacyjnej. Dziękujemy. Czy są jeszcze pytania? Ostatnie pytanie. Ja jeszcze chciałem zapytać o ten charakter Korony Kielce, bo w tym momencie trochę wygląda to tak, że jest jakiś zlepek piłkarzy, moim zdaniem, który nazywa się Korona Kielce, ale ten zlepek nie stanowi absolutnie drużyny. Mam pytanie, czy po prostu w obecnym składzie może trochę brakuje takich zawodników z taką typową, powiedzmy, charyzmą, tak? Którzy w trudnym momencie właśnie, kiedy tracimy bramkę, pociągnęliby zespół do przodu, jakby podźwignęli ten zespół i to też nie wydaje mi się, że do końca jest wina piłkarzy, tylko po prostu jakby składu osobowego, który być może nie ma w tym momencie takiej predyspozycji, tak? Obecnie jest nicht so, dass wir haben solche Spieler in die Kader, das haben nicht diese Charakter, was die haben früher gekoppt, die Spieler, was sind nicht jetzt bei uns. Und ob das ist nicht Fehler, dass wir haben solche Spieler und dass die Mannschaft schaut so wegen dem Charakter jetzt. Ja gut, meine Leute, es ist klar, dass wir in den letzten zwei Jahren, seit ich hier bin, denke ich, sehr viele gute Spieler verloren haben. W tym momencie możemy powiedzieć na pewno, że przez te dwa lata, ponad kiedy tutaj jestem, bardzo dużo dobrych piłkarzy straciliśmy. Aber manche Spieler muss man natürlich dementsprechend ein Gehalt zahlen, damit sie bei Corona verlängern. Ale oczywiście tutaj też mieliśmy kilku zawodników, z którymi przedłużyliśmy umowy. Und wenn wir einfach unser Budget nicht ausreicht, um diese Spieler bei Corona festzubinden, kann ich auch nichts machen. Ale w tym momencie najbardziej musimy skupiać się na tym, że mamy swój określony budżet i to od niego zależy, czy takiego piłkarza jesteśmy w stanie do siebie ściągnąć, czy będziemy musieli szukać innego na jego miejsce. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir schon auch hier in dieser Mannschaft Leute haben, die Charakter haben. Meine Aufgabe wird sein, genau diese Leute zu suchen, zu schauen, aufzustellen. Ich habe jetzt sehr lange an Spielern festgehalten, ihnen immer wieder Möglichkeiten gegeben und jetzt wird sich das Blatt wenden und ich werde jetzt einen anderen Weg einschlagen. Trener uważa, że tą kadrą, którą teraz dysponujemy, też uda się znaleźć kilku zawodników takich, nad którymi popracujemy, to będą to też ludzie z takim charakterem, o jakim mówimy. Także jedyne co w tym momencie, trener będzie szukał w szatni trochę innych rozwiązań do tego, aby z tych piłkarzy po prostu wydobyć ten potencjał, który w nich drzemie. Pierwsza połowa to były fragmentami to, do czego dążymy. Była płynność, były sytuacje. Wydaje mi się, że stworzyliśmy dużo ciekawych zagrań, były bramki. Cieszy na pewno to, że z czwórki tych najbardziej ofensywnych zawodników trójka strzeliła, ale tutaj na podkreślenie na pewno chciałbym zaakcentować pracę Łukasza Bosztyńskiego, bo dzisiaj grał mocno pod zespół, pracował bardzo ciężko, cofał się po piłkę, rozgrywał i chociaż sam nie strzelił, był blisko tego, ale nie strzelił, ale myślę, że bez jego zagrań ciężko ta trójka by miała szansę trafi dzisiaj do bramki. Druga połowa była zdecydowanie inna. Brało się to z wyniku, brało się z tego, że czekaliśmy na swoją szansę i tu na pewno coś, co musimy zdecydowanie poprawić, to jest znowu trochę inna skuteczność niż ostatnio mówiliśmy, ale taka skuteczność, jak wychodzimy do kontry, to na pewno możemy z samych tych sytuacji zrobić zdecydowanie więcej niż
początkowej fazie tej drugiej połowy. Natomiast jeszcze jeden zawodnik, którego też tutaj chciałem jak gdyby podkreślić na plus, bo dzisiaj naprawdę grał bardzo dobre zawody, to jest Borys Sekulicz. Cieszę się niezmiernie, że dostał powołanie do szerokiej kadry, bo ciężko na to pracuje w Słowacji. Mam nadzieję, że to nie tylko będzie szeroka i on na to bardzo, bardzo trudno pracuje i na treningach. Dzisiaj też to pokazał w meczu, więc będziemy tutaj trzymali kciuki, żeby trener reprezentacji patrzył na niego.